Witamy w studiu głos.live, Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Jeszcze przed godziną 9 rozmawiamy z delegatami na zgromadzenie. Stanisław Franek w podwójnej roli dzisiaj, bo w mundurku. Tak, w mundurku, bo to zawsze to takie odświętne ubranie, którym trzeba się prezentować na zewnątrz, ale dzisiaj jako delegat Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej, także jako ten głos młodych przychodzicie na zgromadzenie ogólne z jakimiś pomysłami, wnioskami? Tak, no z jednej strony mamy jakieś pomysły, z drugiej strony chcemy też wiedzieć, jak działa ta polityka na Zaolziu i trochę się nauczyć, zyskać jakieś doświadczenia, żebyśmy wiedzieli do przyszłości. A w tym roku mamy taką prośbę, czy raczej jakieś zadanie do Rady Kongresu. Chcemy wyjechać na spotkanie Młodzieży Polonii Świata, które będzie latem przez wakacje. No i chcemy poprosić o pomoc w tym wyjeździe, o wsparcie finansowe, może o pomoc w komunikacji z Polonią Świata, czyli to nasze takie posłanie dzisiaj. W tym roku gdzie odbywa się? Miałoby się odbyć w Warszawie i są zaproszone wszystkie środowiska polonijne z całego świata, czyli jestem w kontakcie już z grupą z Kanady, z Australii, po Europie też jest dość tych środowisk polskich, no i może to być bardzo ciekawa impreza. No oczywiście można wymieniać potem doświadczenia, kontakty. Życzę Wam, żeby do tego doszło, żeby się udało zorganizować. Jak dużą grupą moglibyście wyjechać z Zaolzia na takie spotkanie? To pytanie. Chyba nie wiedzą to na razie jeszcze organizatorzy, bo ta grupa Polonii Świata jest dosyć obszerna. Ale ja myślę, że około 10 osób by mogło wyjechać z Zaolzia i spotkać się z innymi skupiskami. To powiedzmy jeszcze naszym widzom, jak działa Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej. Rozumiem, że jesteście otwarci dla wszystkich młodych. Tak. Staramy się zrzeszać te ugrupowania młodzieżowe zaolziackie, które mamy. Mamy przedstawiciela osób z gimnazjum, staramy się dotrzeć na handlówkę w Cieszynie. No i są ludzie z harcerstwa, tak jak ja. Są ludzie z różnych zespołów. Staramy się organizować różne wakacje na Zaolziu. To taki nasz projekt, z którym współpracujemy z kongresem. No i staramy się tu w tym zrzeszać te młodzież, te najmniejsze dzieciaki, no i tych trochę starszych studentów, którzy przygotowują ten program dla tych dzieci, no i tak jakoś łączyć wszystkie te grupy młodzieżowe razem. To trzymamy za Was kciuki. Oczywiście naszym widzom polecamy gorąco sprawę stowarzyszenia. Zawsze można się do nich odezwać, dołączyć, włączyć się w te działania. I na koniec tylko krótkie pytanie. Jako harcerz, bo mówiliśmy o tym, że jesteś dziś w podwójnej roli, jest coś, co chciałbyś, żeby na tym zgromadzeniu ogólnym wybrzmiało w imieniu harcerzy, do harcerzy? Nie wiem, czy konkretnie wybrzmiało. Myślę, że harcerstwo działa dobrze, a mamy dobre stosunki z kongresem, czyli dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Myślę, że wybijamy się w tłumie, że nas widać w naszych mundurkach. No i chcemy, żeby tak zostało, bo ta współpraca jest dla nas bardzo ważna i chcemy, żeby tak kontynuowała i w następnych latach. Bardzo Ci dziękuję. Stanisław Franek, jeszcze przed zgromadzeniem ogólnym, delegat Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej, także harcerz. Trzeba już rozpoczynać powoli obrady. Tak. Dzięki.